Mieszkańcy Olsztyna tłumnie przybyli do sali kameralnej pod amfiteatrem imienia Czesława Niemena. Miejski Ośrodek Kultury zaprosił do wspólnego celebrowania Międzynarodowego Dnia Teatru. Mam nadzieję, że w takim licznym gronie zostaną Państwo z nami. Z tej okazji przygotowano dwa spektakle. Pierwszy z nich, Ubu Król, czyli Polacy, to dzieło Teatru Węgajty w reżyserii Wacława Sobaszka na motywach sztuki Alfreda Jarego. Jak żył Biadek? Wspaniały, z wyjątkiem grówna. Grubienko, nie jest złe. To tylko rzecz gustu. Został zrealizowany z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. Jego akcja toczy się w Polsce przedstawionej w sposób odrealniony, fantazyjny, z dużą dawką absurdu i satyry. Międzynarodowy Dzień Teatru to święto uchwalone w 1961 roku podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Chcę nagrodzić Twoje liczne zasługi jako rotmistrza dragonu. Mianuję Cię dziś hrabią Sandomierza. O Wacławie, Panie Ludwie, nie wiem, jak powiedzieć. Upamiętnia otwarcie Teatru Narodów w Paryżu 27 marca 1957 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv